No wiem wykupić całą partię DVD i przez 30 lat, ja będę, jak będę miał 35 lat, będę grał w domu kultury z taką kasetą, będę wkładał kasetę, pkt, będę może jak macie mnie oparł, będę grał i będę mówił, Szanowni Państwo, 30 lat temu zagrałem jedną z najlepszych polskich komedii. I ludzie będą wykupować, ja będę podpisywał, oh, będzie takie piękne. O kurka. Ale to wiesz, że to po latach, to jak nawet na Allegro, jak wystawisz, jeśli będzie istniało? Przysięgam, to, to dostało takie recenzje, że to już jest kultowe. Trzeba po prostu. Naprawdę... Ale kurde, ty ciągle z, sam z siebie drwisz. No, bo trzeba czasami mieć dystans do tego. Logicznie, że jak się pracuje nad czymś przez 3 lata i włożyło się serce i energię, no to potem y, dobrze dostać kopa i, i, i spać na ziemię i, no, i myśleć teraz z następną płytą, mimo że porozmawiamy o tej. Okej, okay, dobra, ale to na przykład rozmawiałeś z Tymonem, bo Tymon miał ten epizod, wiesz, z polskim głównym, tak, to on przecież pracował nad tym, nie wiem, z 10 lat. Wiem, ja pamiętam nawet, że jak byłem w 2008 roku chyba w do czy gdzieś na Pradze, byłem na koncepcji Tymona Tymańskiego, i wtedy w 2008 roku powiedział mi o polskim głównie, czy nie chciałbym zagrać. I, i, i finalnie, chyba 7-8 lat później, pojechałem samochodem do, do um, koło brzegu, gdzie kręcili pierwszą scenę tam w latarni. No i, 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 i zagrałem mały tenki epizod. Wiem, 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 że dużo chodził z tym, i nie ukrywam, że. że y, Chyba teraz rozumiem, co chciał powiedzieć mi Tymon, jak rozmawiałem z nim o tym, że to jest ciężka praca. A to dopiero, jak ty przeszedłeś przez swój, że tak powiem, ciężar, to wtedy dopiero odkryłeś wszystko. Tak, odkryłem różnicę między, nie wiem, jak się nagrywa płytę, teraz. Do, do, rezerwuję studio, spotykam się e, z przyjaciółmi, z muzykami. Jest nas sześć osób, realizator, potem ta stycznia ademiksować płytę e, i mniej więcej panuje nad, nad tym dziełem. E, tutaj, do takiego, do, do takiego dzieła jak, jak film, na, naprawdę wszystk, wszystkie komponenty muszą naprawdę mocno grać, żeby finalnie wyszło coś, coś fajnego i fantastycznego. E, i, I zauważyłem, że, że naprawdę czasami 80 osób, które wszystkie muszą być naprawdę. Mm, Działać sprawnie i, i prężnie, no to, 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 jest, to, to jest wielki wyczyn. I, I też zrozumiałem, dlaczego niektórzy reżyserowie y, mają tą samą ekipę mhm. przy każdym filmie i nawet nie ryzykują kogoś innego. Bo mają coś, co jest sprawdzone. Y, no, Fajna, Ale tutaj nie było nic sprawdzonego tak naprawdę, bo to w zasadzie wiele po, kluczowych postaci tutaj, jak gdyby. Kurwa, no to jest dobre słowo, debiutowało. Może nie debiutowało, jak, czyli tak, tak, jeżeli ja jako, ja albo reżyser, no, tak, to jest prawda, na pewno było dużo, dużo pomysłów debiutanckich też i na pewno, mm, na pewno tutaj jakby na, na papierze, mm, no jakby, to, to miało, miało ogromny potencjał, bo da, dalej sądzę, że Stanów jest, jest fajny i dalej sądzę, że, że naprawdę mogło z tego wyjść niezłe szaleństwo, ale trzeba też było ufać. Ja zauważyłem, że, że trzeba, trzeba zaufać nawet ludziom, którzy, czyli czasami ludzie, którzy. Inni um, powinni Tobie zaufać, że, 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 że podołasz. Mhm. Finalnie e, wyszło z tego film, który nie jest komedią romantyczną, a trochę było to tak troszeczkę reklamowane, um, ale wyszło z tego takie trochę dziwne, absurdalne kino. Nazwijmy to, co mogę teraz powiedzieć coś, co nie mogłem mhm. mówić podczas promocji, że to jest takim <laughs> troszeczkę mo, ba, ba, bawimy się formą mockumentary, Czyli tak Aha. jak to jest, że to jest, że to jest, to jest fikcja, ale wszystko wydaje się być troszeczkę prawdziwe, czyli ja gram samego siebie, mam swoich znajomych, którzy komentują moją rzeczywistość. No, jestem chłopakiem po przejściu w tej chwili. Jestem po premierze, po miesiąc po premierze. Płytat pozostanie. To jest biały kruk, bo nie ma jednej piosenki, ale można się zgłosić do Empiku i ją wymienić. To jest wielka przygoda. Jestem innym chłopakiem niż byłem dwa miesiące temu, nawet niż byłem rok temu. Nie, ale co cię tak kurna zmieniło? Co znaczy, udział w filmie cię zmienił? Przecież grałeś samego siebie. To jest Mozil grający Czesława. Czesław grający Mozila. Jak gdyby wyzwanie aktorskie? Takie. No to powiem szczerze, że. Nie pomyślałam o tym nigdy. Strasznie było trudno na planie. Powiem szczerze, że grać samego siebie nie jest takie łatwe być przed kamerą. Ale finalnie może jest tak, że. Jestem bardzo zadowolony z dużo rzeczy, a z niektórych rzeczy niekoniecznie, ale pamiętaj, Artur, że, że my, że czasami, czasami bierze się odpowiedzialność, czyli to nie jestem ja, który gra w jakimś filmie. No. To jestem ja, który swoim nazwiskiem i imieniem wisiał na, całej, na plakatach w całej Polsce I, i logicznie, że to jest tak jakby, to jest tak jakby, nie wiem, jak podchodzić do dziewczyny, bo ci się bardzo podoba, a, a dostajesz, jak to się mówi, taki i zimny... Ryżnic, kosza tak zwanego. Tak, tak. No to, to coś takiego, więc nie ukrywam, że, mm, że to jest fajny epizod, ale 2016 rok chyba jest najtrudniejszym takim rokiem, przyznam, takim artystycznym, tak. Aha. Ale to obok tego, tej trudności, która szła w takim życiu artystycznym, to, to, to trochę nie jest tak, że nagle, wchodząc w taki projekt, to trochę musiałeś spojrzeć na siebie takimi o, oczyma z zewnątrz, zrozumieć, Spróbować zrozumieć, jak ty jesteś widziany, jak ty jesteś postrzegany i jak ty jesteś rozumiany przez innych. Nagle wiesz, no, to trochę taka, kurczę, nie wiem, jakaś psychoterapia, autopsychoterapia. No, na pewno tutaj, tak jak w scenariuszu jest napisany, no, tak mi widział reżyser, a reżyser mnie widział tak, jak widzi mnie może połowa społeczeństwa, która może czyta kilka plotkacji i gazet. Hmm. Czyli logicznie, że jak już masz łatkę pijaka, bo lubisz imprezować, bo powiedziałeś to głośno w wywiadzie, co wydaje się być dość absurdalnym, dlatego, że chyba wielu z nas lubi poimprezować. Albo jak powiedziałeś, że lubisz kobiety, to nagle z ciebie robią dziwkarza. I nagle takie wszystkie takie stereotypy, mi się zdaje, że, że one są jakby podkreślane. Ja troszeczkę z dystansem do siebie chciałem pośmiać się z samego siebie. E, no i, i, i sądzę, że, że w tym też jest wielki potencjał, ale... Finalnie, to musisz z tego wyjść też takie dzieło, które od A do, do Z jest rozrywką. A rozrywka może być smutna, wzruszająca, albo rozrywka może być coś, co bawi. No i tutaj sądzę, że niektóre rzeczy się udały, a niektóre nie. A czy, czy na przykład, jak nie wiem, za 30 lat, jak już będziemy, wiesz, zastanawiać się, skądś na emeryturę, nie daj Boże, yy, i przyjdzie do głowy komuś zrobienie remake'u, wszedłbyś w to wtedy? Nawet na, chociażby na poziomie takiego konsultanta. Nie, to wtedy mój narcyzm wtedy mówił, że tylko i wyłącznie zrobiłbym taką wersję tylko ze stróżkami. Czyli ja gram samego siebie, ale, ale, ale wtedy jestem emerytem. Logicznie, że to był taki, że to był taki, taki eksperyment yy, i myślę, że będę, że będę w tej chwili to, mam różne mieszane uczucia, ale ja już wiem, że yy, o tej... Tej, tej takiej psychoterapii, o której ty mówiłeś, no, ja myślę, że, 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 że za niedługo będę naprawdę cieszył się i będę, i będę wiedział, że, że, że to mnie zmocniło i, i, i też mnie troszeczkę bardzo, bardzo ukierunkowało. Bo ja jestem zawsze różny, głodny różnych rzeczy i bardzo otwarty, ale chyba dawno nie byłem tak głodny, na wydanie kolejnej płyty Czesława Śpiewa, czyli oryginalnej, razem z parokołową orkiestrą Art Dei Sonatori. I też dawno nie byłem taki głodny, żeby, żeby, żeby siąść przy pianinie i, i, i dalej kontynuować i pisać. E, I mam kilka takich wydawnic pomysłów na następne lata. Jestem bardzo Ty się zachowujesz jak po takim detoksie od muzyki. E, no, tego, de, tego detoksu nie było, bo wbrew pozorom cały czas... Cały czas e, to jest tak śmieszne, że cały czas koncertuję i cały czas wy wydaje, ym, wydawaliśmy płyty, ale też nie ukrywam, że, że ym, nie mogę tego udowodnić, ale miałem takie poczucie, bo to widziałem nawet wśród dziennikarzy muzycznych, że był taki moment, gdzie nagle jak się stałem panem, z, panem jurorem z danego Talent Shows, to mimo, że wydawałem według mnie ciekawsze płyty i trudniejsze płyty niż te mhm. na początku, to zainteresowanie mną, jako muzyka, było absurdalnie małe i to logicznie bolało. Co nie zmienia faktu, że widzę coś, co jest absurdalne, coś, co mi jakby tak, tak oczywiste, że nagle, skoro mnie nie ma w telewizji i nie ma mnie w programach rozrywkowych, to nagle okazuje się, że. Hej, to ten gościu jeszcze tworzy. To nie dość, że jest celebrytą, to jeszcze i śpiewa i ma coś do powiedzenia. To jest niesamowite. Jak ci trójka, tak? trójka nie zagra, to nie znaczy, że prawie nie wydałeś płyty. No. E a, a wytając powiedzmy Księgę Emigrantów, tom drugi, który jest dla mnie taką najważniejszą na płytą, no to, to było w takim momencie, gdzie, mm, gdzie wbrew pozorom, jak Jarek Szubik się napisał, że, że... Ale kto z moich szanownych kolegów dziennikarzy w ogóle potęgowało się przysłuchać to dzieło? Ja. To jest bardzo, bardzo mi z tego miło. To nawet widzieliśmy się w Och! Tak. Nie, nie ukrywam, że... Nie, nie ukrywam, że, że ma że na pewno, nie wiem czy po detoksie, po muzyce, ale jestem bardzo głodny i w tej chwili jestem obecnie w trasie ze swoim zespołem i naprawdę myślę, że może, znaczy taki czas, gdzie bym się troszeczkę starał skupić, ukier ukier ukierunkować tego słowa mozilla i to jest bardzo zdrowe i dobre. O kurde, ale to jest fajne, bo, bo od, od, z tego, co ty mówisz, jak mi opowiadasz tą historię o byciu jurorem e, i że to się przekłada na zainteresowanie mediów, ale jurorem, celebrytą, a nie e, Czesławem muzykiem. E, no bo, bo to tak było, tak? To znowu na przykład wejście w taki projekt jak ten, jak film, znowu powoduje, że ludzie się będą interesowali tym typem z plakatu, tym typem z ekranu, tym typem, który śpiewa Kowery zauchy specjalnie piję do tego numeru, a nie będą tak zainteresowani tym, co ty naprawdę masz do powiedzenia, czyli ergo sam sobie znowu zrobisz krzywdę. No. na zasadzie pochuj to, po co ci to było? Czyli znaczy... Da, dalej dalej, dalej, dalej śmię twierdzić, że jestem bardzo głodny, to będzie ja chciał wrócić do tego, że jak 10 lat temu mi koledzy mówili, czy tam rodzina mówiła, pamiętaj, czy 15 lat temu, jak jest, byłem na studiach muzycznych na Akademii, i mówili, pamiętaj, musisz mieć plan B, C, D, J, bo, jak ci, bo, je, bo nie możesz sobie żyć z muzyki, a wcale nie będziesz mógł śpiewać swoich piosenek i z tego żyć, to teraz jestem w takiej sytuacji, gdzie ludzie mają problem, jeżeli otwieram film młodzieżową, czy inwestuję trochę pieniędzy w restaurację, czy ewentualnie nawet robię ro różne boczne projekty. I to jest śmieszne, że nagle nie mogę robić czegoś innego. Ja bym powiedział tak, że dużo energii. Ja na pewno tutaj mam czas. Coś... Inaczej, chciałbym powiedzieć, że cały czas człowiek się chyba uczy być czujnym. Niektórzy to mają od początku, niektórzy mówią nie do wszystkiego. I to też szanuję. Ja znowu mam coś takiego, że jestem bardzo głodny wszystkiego. I, ale nie ukrywam, że, że nawet takie gościnne. Jakoś, takie typowe gościnne występowania u, u znajomych muzyków. Ja tego robiłem bardzo dużo, a nie ukrywam, że na taki czas, gdzie pomyślałem sobie, Boże, tak egoistycznie, chyba znaczy taki czas, gdzie muszę troszeczkę pomyśleć o, o, o sobie, i też może czasami być bardziej krytyczny do nawet nie do projektu, który się wybiera. No bo zobacz, sytuację taką, gdybym ja nie chciał tobingować w kreskówkach, to bym, to bym nigdy nie został bałwankiem Olafem. A jestem najdumniejszym bałwankiem Olafem. Dla mnie coś takiego, dawać głos do bajki kultowej, no to Artur, za 30 lat nie mogę liczyć, że ktoś będzie pamiętał mo, moją muzykę. To by, to było, by było cudowne, ale na, na to nie mogę liczyć. Ale ja wiem, że ja do końca zostanę bałwankiem Olafem dla części, dla części pokolenia i dlatego też... Ej, ale nie frustruje cię to trochę? że bo, Do cholery, w końcu jesteś muzykiem. Przede wszystkim jesteś muzykiem. Dodam, jak byłem u pana pre prezydenta Komorowskiego e, na, 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 na kolacji, bo następca ludzkiego tronu był, i nie ukrywam, że serce mi bardzo biło, bo tam się dostaje taką karteczkę, wchodzi się, jest kolacja, i wtedy ktoś mówi, po, po, ktoś mówi wtedy po, po, po polsku i po angielsku. I tam było Czesław Mozil, i się tak bałem, że, 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 że powiedzą, przedstawią mi jako Czesław Mozil, celebryta, żartuję teraz, albo Czesław Mozil, by pijak, a było Czesław Mozil muzyk, więc bardzo byłem dumny, ale nie, no Artur, tak naprawdę nie. nie. Kiedyś mnie to bardzo bolało, że, że ludzie takie różne, takie łapki dają, prawda? Że byłem alternatywnym muzykiem. Potem już nie byłem alternatywny rok później, bo byłem w telewizji, no to muszę być mainstreamowy i to jest tak, to jest tak śmieszne. I miałem z tym kiedyś jakiś duży problem, a teraz wiem, że, 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 żeby nie było. Ja nie mogę decydować i nie mogę panować do końca nad tym, jak ludzie będą mnie widzieć. Bo znowu, gdybym tylko robił muzykę, to bym zwariował. Ale na pewno te różne projekty i czasami dobrze dostać trochę kopa powodują, że ciebie tak bardziej troszeczkę ustawiają, jak chłopczyka małego w szkole. Mówią, posłuchaj chłopczyku, ten jest twój kierunek. Tu się czujesz najbezpieczniej i finalnie jednak tutaj ci wychodzi to chyba najlepiej. Ale to odwracając tego kota ogonem, to też jest trochę tak, że ty wcale nie szukasz takiego komfortu. Ty jak, znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z projektem, który na kilometr śmierdzi problemami, na kilometr śmierdzi tym, że to będzie trudne, że to się może nie udać, to to wcale cię nie zniechęca wbrew pozorom. A być może jest jakimś haczykiem, nawet wabikiem, że o kurwa, tego to jeszcze nie robiłem. Nie? To, to może zobaczyć, czy się bardzo na tym wypieprze, czy tylko, to, tylko trochę. A może się uda. To jest takie ryzyko i nie, nie, nie ukrywam, że jestem takim hazardzistą trochę, i to, i to pozostało, ale to naprawdę też nauczyłem się jednej rzeczy, że, że warto chyba słuchać swojej bliskiej osoby i w tym przypadku swoją dziewczynę, która naprawdę okazuje się, że ma większego nosa do, 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 do moich projektów niż, niż jasno. Generalnie kobiety są mądrzejsze niż my. No to... To, to, to jest jakby wiadome, ale, ale, ale to mnie cały czas dalej zaskakuje i prowokuje. Um, ale żeby nie było, no, na, pewno, na pewno czasami warto zaryzykować, i też są, sądzę, że cały czas y, to naprawdę kusi. Jak coś wydaje się być nieoczywiste, y, i to kusi, i naprawdę też, patrząc wstecz, a już jesteśmy półtora miesiąca po premierze, i teraz rozmawiając z tobą, gdzie trochę się uspokoiłem, to naprawdę. Naprawdę też mam taki talent, że, że, że te negatywne rzeczy zapominam, a, a już nawet mogę myśleć, zaczynam myśleć pozytywnie o szkole uwodzenia czasowa M, bo, bo trzeba iść dalej i na pewno no, nie będę rozpominał przeszłości, tylko trzeba się z niej trochę pouczyć. Ale już żyję następną płytą, którą już nagrałem, a miksujemy ją w styczniu, w lutym w Danii. Jestem strasznie podzielany. No, to, to tylko sobie wrócimy na wiosnę, yy, albo tam późną zimą, jak już mm. będzie płyta. Ale powiedz mi, ty pamiętasz ten moment, kurna, jak się na, jaki, jaki był tytuł yy, tego filmu Strasy? Yy, w moim malutkim świecie. W moim malutkim świecie. Ty pamiętasz, jak już jak gdyby zobaczyłeś to pierwszy raz i był taki moment, w jakim teraz jesteś powiedzmy po szkole uwodzenia, że minęło trochę, to już ludzie zobaczyli. No może nie tak szeroko, jak ten obraz, ale ludzie to zobaczyli. I co sobie wtedy myślałeś? Że o ja pierdziele, co ja zrobiłem? Albo, że można to było zrobić lepiej, albo no nie wiem. A czyli w moim, moim malutkim świecie z tego jestem bardzo dumny, bo z tego wyszło taki, taki udokumentowany obraz takiego chłopaka, chłopaka grajka, który, który, który wraca do Polski, staje się nagle dość popularny i gra wszędzie, gdzie się da. Nawet nie myślę o tym, czy tutaj będzie kurtyna, czy będzie światło. To spowodowało też, że mogłem naprawdę tak bardzo oldschoolowo, trochę pankowo, ale folklorystycznie, dojechać i dotrzeć do, 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 do dosłownie każdego w naszym kraju. I tym sposobem też, też zwiedzałem Polskę i poznawałem ją. Ja do dziś dostaję maile od Ludzi, którzy, którzy ten moim małotęgi świat się strasznie, strasznie cenią. A mogę zdadzić, że, że wyjdą takie dwa mini, mini dokumenty o tym, jak odwiedzam Polonię Wielkiej Brytanii. Aha. I to w następnym roku, bo to już mam nagrane. Tam taka słynna sytuacja, właśnie. To ta, ta scena cię sprowokowała do tego, żeby to. Bo, mówimy o tej sytuacji. Sytuacji w no. Nie, to. wziąłem kolegę Bartka Szkopa, żeby właśnie, żeby właśnie nakręcił trasę i zrobił dokument. To nagranie, to jakby zaprzeczyło to, bo finalnie nagle po tym wyobraź sobie, że gram klasy w Wielkiej Brytanii. E, pani konsul mówi, że dawno ktoś nie zrobił czegoś tak fajnego dla polskich emigrantów, mm -hmm. jak, jak moja księga emigrantów. E, jest na koncercie, jest zachwycona. Wracam i 10 dni później wszystkie podkarskie media różne i nawet... Wazil wywalił tam... Tak. Piszą rzeczy, które tak naprawdę piszą same kłamstwa, oprócz jednego. Że powiedziałam kobiecie, że ma... Spierdalać. Dokładnie tak, bo to jest świętą prawdą yy, i nie ukrywam, jak po 40 minutach ja walczyłem z panią. Publiczność, wszyscy, no to, to jest z najlepszych rzeczy, to zrobiłem. I też przyznam, że dostawałem potem od muzyków z branży dużo takich cudownych SMS-ów, wczoraj robotę za nas. Mhm. Lecz je, ja jestem. Ja no znaczy, wiesz, że jestem ja, z tobą. Ja pamiętam, ja, ja pamiętam ten tekst, który napisałeś, taki bardzo fajny. Napisałem coś na ten temat? Tak, tak? Napisałeś na ten temat, trochę, to możliwe. Co do, To Morrissey i też chyba. A, a no co? tak, dobra. I, tak, tak, tak. tak. I, I co do poznania też. No. Um, um, a nie, to było, przepraszam, to napisałeś przed moją sytuacją, chyba i napisałeś to w kontekście Morysseya. Mogło tak, być. tak, a potem... Ja nie ukrywam, że tutaj walczyłem z tą panią i mówiłem kilka razy, proszę się uspokoić. Nawet potem ironicznie, a potem finalnie powiedziałem, proszę może opuścić salę. Więc żeby, żeby nie było... Yy... Chciałem tylko dodać, że Bartek nagrał cały dokument, jak odwiedzam Polonię, i przyszedł czas, żeby wreszcie go chyba wydać. Tak samo jak Wojtek Kuś, mój kumpel, który zrobił w moim małtekim świecie, go zabrałem na drugą klasę w Wielkiej Brytanii. Więc mam taki, taki wielkie marzenie, żeby nagrać koncert, mam nadzieję, że w Och teatrze i zrobić taki kontynuację w moim małtekim świecie. Czyli to będzie takie szczere do bólu, takie. No szczero do bólu, tak jak w, w moim malutkim świecie? Może nie aż tak, tutaj bardziej chyba jest fokus na emigrantach i te spotkania takie emigracyjne. E, czyli to są urywki są, są z moich koncertów, e, dużo polskich, cudownych emigrantów, których odwiedzamy w Wielkiej Brytanii. No i chciałbym ten swój taki ten występ, z e, e, pojęcia emigranta nagrać, żeby to udokumentować. A ty się dalej czujesz emigrantem w ogóle tutaj? Czyli znaczy, ja, ja cały czas uznaję żeby. Się... Ja gdyby... Kurwa, znaczy, nie, hmm. znaczy, no rozumiem, znaczy no, granice są otwarte, jakby, co za różnica, tak? Gdzie ty się wychowałeś, gdzie ty chodziłeś do szkoły. Znaczy, ja... ja się zgadzam z tą, Artur. No, kompletnie, no przecież głow... mózg masz Polaka, no myślisz po naszemu. Ja się zgadzam, ale widzisz w tych czasach strasznie dużo ludzi mi wytyka mailowo że ja nie jestem wcale Polakiem, bo przecież nie, nie umiem płynnie po polsku. Czyli chciałbym dodać jedną rzecz, że w tych czasach, gdzie naprawdę zaczynają się takie burzyć, takie, gdzie, gdzie, nagle, gdzie nagle mam poczucie, że część społeczeństwa wzięło, pa, wzięła patent na narodowość i ja już nie mogę mówić, ja się czuję też Polakiem i też wierzę w Boga. Ty nie wierzysz w Boga, bo się kolegujesz z Nergalem. Ale, ale dlaczego nie mogę wierzyć w Boga i się kolegować z Nergalem? O, o czym w ogóle, gdzie my zapomnieliśmy um, um, o, o takich o naszych wartościach i, 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 i o... o, o o, o, umiejętności bycia sa, z, z sobą. I dlatego też dotam, że, że ja nie czuję się jako emigrant, ale czuję się jako taki. Hmm, no czuję się jako, jako Polak, który się wychował, urodził się w Polsce, wychował się w Danii i ma wielkie szczęście, że, że Polska znowu stała się częścią jego, jego życia. A nie ukrywam, że też troszeczkę ironicznie to mówię o sobie, że jestem emigrantem zarobkowym. No, no, rozumiem tę te, te ironię, ale na przykład zazdroszę ci jednej rzeczy, której. Yy której nie ma nikt spośród tych ludzi, którzy nie wiem, idą 11 listopada, wiesz, z racami i się wydzierają Polska dla Polaków. Oni nie mają takiego punktu widzenia na większość spraw, tych poważnych spraw, jaki ty masz. Bo ty masz, ty masz szerszą perspektywę. No. Prze przez to, że rodzice wyemigrowali, bo ja naprawdę nie jestem intelektem, ale przeżyłem troszeczkę, no, wychowałem się w Danii i też tęskniłem za Polską i ten mój obraz Polski hmm. cały czas jest może troszeczkę inny niż Polak, który się tu wychował od początku. No, ale już od dłuższego czasu te wasze drogi są zbieżne. Ty jesteś w Polsce bardzo długo. Tak, 8 lat. Stary, no to już jak gdyby kumasz wszystkie niuanse tutaj. No. Kumam, ale, ale cały czas jestem naiwnie zakochany. Cały czas wierzę w to, że my Polacy tak naprawdę... Wierzymy w to, że może być miejsce dla każdego. A, a ten rozbity łuk brwiowy, co masz tu po mojej stronie, to jest wynik twojego bycia emigrantem, czy jak gdyby rozrywkowa część życia? To jest taka mieszanka rozrywkowa i, i bycia migrantem. Dzień przed Komunią Świętą pierwszą Aha. skakałem, matka kupiła mi tam taki garniturek, byłem, miałem 8 lat chyba i skakałem, skakałem, mama mówiła, nie skacz, skakałem i upadłem i rozbiłem sobie, mogłem sadzić oko, dzięki Bogu. Więc na pierwszej Komunii Świętej miałem taki plasterek, wszystko poszło dobrze. No to gitara. Czyli tak, będzie kontynuacja w moim malutkim świecie, być może nawet po, podwójna. Tak, czyli będzie taka, na pewno będzie spółka z Czyli, czyli nagram, chciałbym nagrać to, co gram w oktatrze w tej chwili. Ten taki, taki swój, taki muzyczny stand-up, gdzie, gdzie opowiadam o swojej emigracji i połączony razem z takimi filmikami, gdzie witam Polonię i to chciałbym na jesień 2017. Długa Księga Emigrantów wiosną razem z, z, z barokową orkiestrą Arty dei Sonatori. Ale zajebiście, No, no. Nagaliśmy to. Często śpiewa razem z Art dei Sonatori, ja nam się na maksa. I e, miksuję to w styczniu. No i, i cóż, i chciałbym tę księgę y, wydać już w 2018, y, czyli muszę sfokusować. Artur, muszę po prostu, musi być fokus. No to dobrze, ale to wiesz, co, to ja, ja oczywiście wiesz, nigdy nie dokonam tego, czego ty do, dokonałeś, ale czasami patrzę na to, co ty robisz z zewnątrz, z boku, jako widz, jako z, taki normalny wiesz. No właśnie, idę do och, teatru i, i, i siedzę, i w ogóle oczy tak mi wypadają. I tylko nie używaj jednej rzeczy, jak będziesz mówił o spowiedzi emigranta, takiej na żywo, że to jest jakiś rodzaj stand-upu. Bo. No tak. Ja bym tego nie mówił, ja, Wiesz jakbym... ja, ja bym... ja nie uznaję się jakoś ten dopem. Ale ty w ogóle nie używaj tego no. słowa. Używaj vivisekcja. Vivisekcja? No. Co to znaczy? To jest takie kurna, wiesz, kładziesz żabkę na stół, rozkrajasz tak. i zaglądasz co tam no jest tak, w środku. To jest bardzo tak, tak, tak. I To jesteś taką kurwa żabką, wiesz, skalpel się roztwiera i się patrzy, ile tam jest gówna, syfu, co się tam nagromadziło przez te wszystkie. Taka prawda. No, nie ukrywam, że czasami na, na so moich tak, so solo aktach w Polsce. Przodzą psolodzy i, i przodzą. I kilka razy miałem tak, że pani psolog przychodzi do mnie i mówi: To jest bardzo mocne, ale to jest bardzo niezdrowe, to co robisz, Czesław. A czemu to jest niezdrowe? Znaczy, znaczy, niezdrowe co, to tym... ci zagraża w jakiś sposób? Bo ty no. tam wchodzisz w kompletnie, jak gdyby w... znaczy, niektórzy twierdzą, że to jest takie, za bardzo, takie, no, za bardzo się otwierasz, jak ta żabka, właśnie. I że to, nie, że, ale, ale znowu nie ukrywam, jak mówię na swoich tak na spowiedzi, mm -hmm. mówię, że, szanowni państwo, za półtorej godziny będę się czuł o wiele lepiej niż państwo. I tak często jest. No, ale to, to też kuma i to jest <laughs> dobre. Czyli poczekaj, jaki jest kalendarz? Kiedy my się widzimy na wiosnę? Tak, 4 marca planowo wydajemy Księgę Emigrantów tą drugi, razem z Ardy Snoatoli. No. I chciałbym jesienią wydać właśnie Spojrzi Emigranta, czyli ten mój taki te, te vivisekcję no, no. nagraną razem z dokumentami, jak odwiedzamy, jak odwiedzam Polonię, z tą słynną sceną z Liverpoolu też, gdzie, gdzie pani tam mówi Ty gówno do o Polsce. No i mam nadzieję, że, że mam nadzieję, że, 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 że ten głód jest, jest ogromny, a dzisiaj gram koncert jestem w czasie no jakby coś się wydarzyło coś się wydarzyło ostatnio że 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 ta miłość to troszeczkę, wiesz, to, to, to troszeczkę tak jak jedziesz w, samochodzie, wiesz, jedziesz w samochodzie i tak myślisz, narzekasz głośno, mówisz, kurde, chciałbym już go chyba wy, wymienić. Ja tak mam ze swoim Volvo. I tak mówię, chcę go chyba wymienić. I za każdym razem, jak to mówię, to zaczyna się psuć. Kurde, Czyli... Ja pamiętam, jak ty jeździłeś takim śmierdzącym tym Volkswagenem. takim o, nie śmierdzący, no. Śmierdziało w przypadku no, no, ale wiesz, jak, jak czasami zapomina się cheeseburgera, A, no to tak, dobra. to, to musi śmierdzieć. Jak nie wiesz, jak śmierdzi, to ja cię mogę przewieźć swoim. No dobra, nie, no, nie, 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 nie zapominaj cheeseburgerów, mimo że fajne, bo one się podobno trzymają bardzo długo, wiesz, to nie tak, że czyna... no Tam jest ta dolna część tablicy Mendelejewa, to się bardzo późno psuje. Tak, i to, i to super, bo w ogóle nie, 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 nie to, że coś gnieci, tylko taki dziwny zapach, a po roku, o, to ten cheeseburger. A, to jednak nie skarpety. No dobra, to kalendarz znamy, ja Ci bardzo dziękuję. Ten, a to jest biały, biały kruk. Tak. Biały, tak, chciałem powiedzieć, ale to... Jest. Dzięki. Dajcie, Dajcie. Dzięki. A, to zdjęcie.